Oczywiście, że... Ho, 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 ho! Hex Flaszyk wjechał! I o tym mówię, nie da się grać! Nie da się grać mida. Jaki ty na tym YouTubie fanbase sobie zebrałeś gothicowców? No tak, ale to tylko nie o Gothicę chodzi, a teraz wracam do wszystkiego. Kiedy ja się śmiałem, że Gothic Remake to będzie totalne spierdolone ścierwo, to wyzywali mnie gothicowcy na YouTubie w komentarzach, że to będzie dobra gra. No, w momencie, kiedy wyszła propozycja kolekcjonerki za 1000 zł, zdaje się, no to wyszczekali swoje słowa. Wiadomo, że Gothic ogólnie to już jest dead topic, natomiast jak wychodzi nowy content, który jest starym contentem, bo jest remake'iem cudzysłów, który nie jest remake'iem, bo jeżeli ja w Minecraft'cie zbuduję miasto z Gothica, to nie będzie Gothic Remake, tylko to będzie miasto w Gothicu. Tak samo postawili na nowym silniku Gothica i bez polskiego dubbingu, i oni mówią, że to jest remake. No, pa, 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 robisz im za plecy ulta, że niby... Aha. I nic za bardzo z tego nie wynika. Już nawet nie chodzi o Gothic Remake w istocie, gra jako gra, chodziło raczej o zjawisko, które było takie. W momencie, kiedy pojawił się tylko pierwszy news o Gothic Remake'u, ogólnie powiem w ten sposób, gothicowcy to jest zamknięte community, i tyle. To jest po prostu zamknięte community, to jest community takich jak ja, 45-letnich łysych typów i nic z tym faktem nie zrobimy. Tam nie ma nowych graczy, bo nowi gracze nie grają w Gothica, więc jak tylko masz inne, powiedzmy, zdanie niż grupa, ogół, no to jesteś wtedy ich wrogiem, krótka piła. Ja mam golda! O kurde. A czego golda? Kurakinio, hej ślicznotko. Ej, jak ja mam golda po jednej gierce? To jest nowy jakiś system? Nowe rangi? Czy ja gówno zrobiłem? Teraz będzie monotonia aktualnie, wracamy... I ja pierdolę, jestem głąbem! Od razu pierwszy ping, help. Kiedy Gothic? Nigdy. To nie jest gra na streama. Typowy gothicowiec wygląda tak. No siemanko, dzisiaj robimy przedłużany streamek w Gothica, którego wy już znacie, bo graliście 20 razy. Minuta streama, 3 złote. Z limitem do drugiej w nocy i tyle. Tak wygląda każdy streamek gothicowca. Poza tym to jest nudne. Tam 1000 różnych playthrough na grę single player, gdzie masz 3 tak naprawdę buildy. You all troll, sad. Ale KD było dobre, tylko bycie KD playerem to największe ścierwo, jakie można zrobić własnemu teamowi. Powiem wam tak, panowie. Jakim cudem ktoś taki jak ja, chudy szczur, dostaje golda 3 po placementach, ja się pytam, ja... No wygrałem 2, przegrałem 3. Inaczej ja wam to pokażę, już tam przegrałem. Tu chodzi raczej, jaki performance był ścierwojacki, zobaczcie tutaj. Tu jeszcze ok. To jest overview? Gdzie tu się kurczę robi? Match history, no proszę spojrzeć. 0-3. 2-4, tutaj 6-3. Czy oni patrzą na KDA? To nie jest gameplay na Golda.